Afera zasięgowa. Ile gadałem z Mamonem? O ja pierdolę, jaki on jest nakurwiony. Patrz, ja cię lubię, Kamil. Ja, to że Kuba jedno ci mówił, a drugie, bo ten jest, on fałszywy jest! 2 lata temu! Patrz, z nim gadałem! Cały czas! Starałem się pomóc! Bo naprawdę, Kamila lubiłem! Tak jak z Adamem było, to było to samo! Z jakim Adamem? Myślicie, że jakbym zrobił drunk streama i się napierdolił, to byłby ciekawy stream? Jakbym zaczął głupoty mówić? Witamy w Twitchowych wiadomościach. Wydarzyła się gruba drama. Wyszły prywaty. Dwóch dorosłych chłopów o krok od łez. Dzisiaj w wiadomościach pomijamy wszystkich innych streamerów. Zajmiemy się jedynie dramą, a jest to gruba drama. Poruszeni w niej są Demons, Mamon, Cinkrow, Over, Gerberek, a świadkami koronnymi i adwokatami są Artur Rybson Lolgębicz. Xententacion jest mega grubo i jest Saigon, więc nasza redakcja ułożyła wszystkie fakty chronologicznie. Zaczynamy! O. Wszystko zaczęło się wczoraj, czyli 25 czerwca, podczas streama Kamila Dimonca Amracha. Był on niesamowicie pijany i wulgarny podczas swojego streama. Padło wiele banable słów. Nawalał on p-wordy, n-wordy i tak dalej. I cudem w sumie I nie dostał bana? Jak to jest w sumie, że Żabusia, Ksajo pokazują porno, nie dostają bana, tu jakieś n-wordy dostają bana, a Rafał za zwykłego cela dostał kurwa na 2 tygodnie. Niknął bana. Dziękuję bardzo. Ej, właśnie się mówi, nie czy nie. Z Francji, kurwa, jeba. Nie ma to nic wspólnego z dramą, ale ma na celu przedstawić sytuację i pokazać wam widzom, jak mocno zdemolowany tego wieczoru był Kamil Amrach, że całą swoją karierę i wygodę... No Rafał od razu ponoć woda usunął. ...godne życie ryzykował, wypowiadając niejednokrotnie cały leksykon zakazanych słówek, czego my oczywiście jako partnerzy YouTube i Twitcha nie popieramy. Przechodząc jednak dalej, nagle podczas stanu mocnego odklejenia od rzeczywistości Demonzowi przypomniał się Mamon i stare czasy, i ten po chwili wyzywania go lubili, postanowił, tak? Skontaktować się z dawnym fanflem i A dobra, a takie pytanie, kim jest Demon w sumie? Ja wiem, że on jest streamerem, ale on z jakiejś ekipy jest, nie wiem, tak jak jest Xayo Industries czy coś tam, z kim on trzyma i co on robi? Bo ja, wiesz, ja wiem, kto to jest, jakby znam z twarzy i tam parę jakichś rzeczy mi się przeten, ale tak bardziej inside. Kolega Gucia, Pajaloka, Demon z Guciem, okej. Okay. Bo ja Gucia najmniej oglądałem ze wszystkich, tak, z tych takich hype'owych tych, bo tam... Ja, kurwa, ja nie wiem, jak mam to powiedzieć, bo to nie, bo ja nie chcę obrazić, nie? To nie jest tak, że chcę kogoś obrazić, znieważyć go tymi słowami, ale ja takie, u tego Gucia jest specyficznie. Ja pamiętam, oglądałem tam kiedyś z godziny, jak on w coś gra i tam, kurwa, takim delikatnym autystą zajeżdża. Jakby z gameplayu i tak, on chyba to tak dla jaj tak specjalnie takiego, wiesz, niedodziałanego robi czy coś, ale on jest zawsze taki wyważony, taki spokojny czy coś, jakiś... Więc no, to nie chodzi o to, wiesz, ja nie chcę obrazić, coś, a to taki, kurwa, specyficzny klimacik tam jest. Da się to oglądać, nie? Kiedyś grał z Guciem, teraz ciągnie swoje małe specyficzne community. No sam fakt, stary, on no kurwa bił bossa przez 100 godzin w grze. I jak się wyjebał 600 raz, to taka sama reakcja jak za pierwszym razem. Spróbuję jeszcze raz, nie? Mówię, kurwa ty, ja za kurwa 12 razem, PlayStation miałbym kurwa u sąsiada, nie? Jakby o co chodzi? A chłop tam, muszę się postarać. Było blisko. Ja mówię, kurwa, o co chodzi ty? Wyjaśnić, jak to w końcu było, kto według niego stał za ich starą dramą i tak dalej, nie wiedząc jeszcze, że pcha pierwszy klocek domino. Co tutaj? Aktywacja. Okej! Okay. Kamil! Wszystkiego najlepszego. Kamil, dziękuję bardzo. Wiesz co? Powiem ci jak szczerze. Wiesz dobrze, ile to było lat. Mamon, jestem pijany. Dobrze mówić, mówisz Menel, pan Menel, mówi to i tamto. Ale ile lat, ile to było lat? Ile lat, ci mówiłem, że robisz to, robisz tamto. Ile to było lat, cały czas byłem, z tobą, no. Cały czas. Wiem, Kamil. I tak się wyjechać, jedna rzecz. Poczekaj, to Demons teraz zawołał Mamona, żeby go opierdolić, za co w sumie? Bo ja nie znam ich zażyłości, nie? Czy to po prostu taka awatura, kurwa, jest, bo się najebał? Jedna rzecz się wystarczyła, jedna, rzecz. A nikt nie spodziewał się, że Demons aż tak emocjonalnie podchodził do jego relacji z Mamonem. Ale to była jedna rzecz i przekreśliła wszystko. A, rozumiesz? I miałem wtedy dosyć. Nie chciałem
znać, bo zrobiłem jedną rzecz i podtrzymuję to, stary. Podtrzymuję to. Nie wiem, co musisz... Synchrof powiedział 2 lata temu, mam nowy się demo z Gobgadymon, ale że się nie lubią już. Kurwa, to nie jest tak, że z Mamonem to się kurwa co chwilę ktoś nie lubi, a potem się lubią? Jakby o co tu chodzi? Ja miałem wrażenie, że Mamon to jest taka osoba, z którą się kłócisz i lubisz kurwa 15 razy w ciągu tygodnia. Chce stać, żeby się w ogóle ze sobą gadali. Nie mam pojęcia. Tak oni bo zrobiłem wszystko, ile mogłem przez te wszystkie lata. Oni robili, ale nie, to nie byłem ja. I cały czas podpi***nie, co ktoś zrobił do mnie, że Węgorz, Pączek, cokolwiek, to nie jestem ja, Kamil. To nie jestem ja. Jakbym to był ja, to po chuj bym ci pomagał. Tyle lat bym się męczył, żeby z sobą gadać, żeby cokolwiek chcę zrobić z sobą, żeby płakać, nie wiem, martwić się. To nie ma pojęcia. Obaj panowie się wzruszyli i zabrakło im słów. Wolnymi krokami powolutku zbliżała się wielka pogódka. Nie wiem, co mam powiedzieć, kurwa. Też nie mam pojęcia, stary. Ale pierwszy raz Mamon... Też nie mam pojęcia. Pierwszy raz, jak ktoś coś zarzuca Mamonowi, to Mamon zamiast mu, kurwa, powiedzieć, że go mutuje i go... Zamiast go zmutować, to tak jakby tak zareagował jak normalny człowiek, nie? Jakby porozmawiajmy. Zupełnie się nie spodziewałem, wiesz. Taka kurwa rozmowa w kuchni z kolegą, kurwa, na imprezie, nie? Dla mnie szok. To jest prawda. Kamil, znamy się kurwa lat. Wyjebałem się przez jedną rzecz, stary. Każdy... Jesteśmy ziomkami, nie? Byliśmy ziomkami, przepraszam, nie jesteśmy. Ale byliśmy ziomkami, to była jedna rzecz. Kamil, chodzi o to, że byłem za tą zawsze. Zawsze! Jak mówiłeś, że źle, że jak nie wiadomo jak o, i tak dalej. Byłeś, pisałeś do mnie? Mówiłem ci? Czy ja naprawdę byłem swoim kolegą? Czy coś? Czy ja... No nie byłem. No naprawdę nie byłem, starałem się ci pomóc. Naprawdę Kamil. Ale jak to bywa w takich dramach? Potrzebny jest winny. Nagrzmocony jak Messerschmitt Demons znalazł domniemanego winnego całej sytuacji. Osobnik, który Cicho. Według narracji Demonza wykorzystywał jego przyjaciela Mamona i zadawał się z nim dla cyferek, osoba, która ponoć pomówiła Mamona i Demonza, skłóciła ich, obrobiła za plecami, a następnie wykręciła cały sok zasięgowy z Mamona, z Cinkrofwest. Nawet mówiłem, ja pogłóciłem się z tą k***ą, z tą kur... 2 EU Master? 2 EU Master? Przez ciebie! Przez ciebie się pogłóciłem. Z tym k***jem, co tylko na liczby patrzy i ma wszystko. Patrz, słyszysz, Cinkrof? Cinkrof, słyszysz? Pokój się, Kamil. Je***ko. Wykorzystywał cię, mówiłem mu wtedy, to mu powiedziałem właśnie. Kamil, wtedy w klubie... A śmieszna rzecz się na siatkówce wydarzyło. Jakieś zbliżenie na jakąś dupę, no taka nie najgorsza, nagle się uśmiechnęła, kurwa, zębów nie miała, lol. Lubię, co mówisz? Dupeczki, coś tam? To mówię, że wykorzystuję cię. Co ty, growo, obrazisz się? Taka jest prawda? Co? No bo taka jest prawda. A co, nie ukłamał cię? Nie ukłamał cię? Mówisz, że ja obgadywałem cię w klubach, czy coś? Przecież on ci to powiedział, ten farmazon. Nie powiedział tego? Nie. Powiedz szczerze, Mamon. A co ci powiedział, że obgadywałem cię w klubach? Nie powiedział Cinkrof? Nie on. A kto? No ktoś inny słyszał obok, no mówiłem ci. Ale to a, też czyli Rybson. No Rybson siedziałby. Nie. No nie wiem, może to był ktoś randomowy gdzieś. Aha, okej. Czyli nie masz tematu, okej. Gadałem Cinkrofem, że wykorzystujecie. Jedyna osoba, która była obok, to był Rybson i Silvan. I to było wszystko. No i tu zaczynają się pierwsze zawiłości. Chwila, o której rozmawiają obaj strajmerzy, to jakiś event Arcane z Japsonem. Jakieś dziwne połączenie uniwersów w jakimś miejscu, co się nazywało piekło, czy tam nie... Ta pierwszy raz, kurwa, wyszli z domu, kurwa, i przyjaźnie, kurwa, tego nie wytrzymały. O 2 browary za dużo. Niebo i byli tam Rybson, Silvan, Cinkrof, Gangamurun, Demons. W każdym razie, z wypowiedzi panów łatwo się domyślić, że coś tu się ewidentnie nie klei, bo niby tu raz Mamon przytakuje Amrachowi, raz mówi coś o jakiejś tajemniczej osobie, co stoi z boku, a Demons mówi o Rybsonie i tak dalej. Drama jest bardzo obszerna, więc w tym momencie mamy pogdutkę Kamilów i przedstawienie Cinkrofa jako fałszywca i manipulanta, co dla zasięgów jest w stanie opędzlować klocka. Niemniej jednak podczas smażenia Cinkrofa i zarzucania mu wykorzystywania Mamona, zaatakował dobrze, on również Overpoła i Aleksandra Randombrus Kardasia. Zachowaj się, Cinkrofa.
ale mamon... Synchro wykorzystuje tego kulawca dla kontentu i będę to robił pieniądze, nie więc będę wykorzystywał upośledzonego kulawca do oporu. 10 zł. Nie wchodź mnie to, stary. Jeden kulawek wykorzystuje drugi kur... niepełnosprawnego. Totalnie mnie to nie obchodzi. Chodzi o sam fakt, że jak ja... Słuchaj, totalnie mi to nie obchodzi, jakbym podchodził do Overpoła i powiedział mu wprost: jakby wykorzystujesz? O, random brusku? Jest niepełnosprawny, jest niepełnosprawny, jest pier... jest materialistą największym jest. Okej, okay, przepraszam, troszkę dużo słów użyłem, ale jest materialistą największym panem i tak dalej. No i tutaj każdy case Bruce'a zna, więc nie chcemy przedłużać. Uwierzcie nam na słowo, że odniósł się również do ostatnich streamów Xena, no i szachista przez to wbił na Discorda. Gigareluje się. No ja mówię tylko ironicznie, dzisiejsze słowa, nawet z tym jebaniem Bruce'a, czy tego, no, że robię prawda. Content, to stary, jest prawda. To jest prawda, oczywiście, ale ja nie jestem idiotą, Wydaje mi się, że... Aha, widzowie, jak usłyszałem Xena, to sobie go przypomniałem z Metina. Gracz dzisiaj do mnie napisał, że Gameforge, z racji tego, że za dużo mieli chyba graczy na tych tureckich serwerach, to postanowił wprowadzić geolokalizację. I to nieważne, gdzie, nie gdzie ładujesz item shop, tylko gdzie się logujesz na konto, tam jest przypisane. No i już są kurwa SM-y 4 razy droższe, a Turcy mają taniej. Mówi to, co wszyscy myślą od już paru dobrych miesięcy. Ale to ja... Każdy boi się powiedzieć prawdę. Tego ktoś nie kuma, naprawdę gość nie kuma? Kocham cię, dziadek. Kamerki, blagam. Tak, Kamil. Wszyscy wiedzą, że Bruce to materialista i to jest obustronne. No kurwa, bo on zyskuje... Jest boss! Zasięg, jest. Zostaje zasięg. Zwiększa zasięg, to wiesz, to tak funkcjonuje i tak samo działam z Bruce'em, że jestem świadomy, no bardzo dużo rzeczy zrobi dla zasięgu. Wiem, ale po co? Przez to wszystko drama eskalowała na dwa fronty, czyli drama z uniwersum Gerberka i drama mamońska z Cinkrofem. Odpowiedź o wykorzystywaniu Gerberka będzie na końcu filmu, więc teraz przejdziemy dalej do wątku głównego, czyli dramy mamońskiej z Cinkrofem. Czyli w dużym skrócie, Demons nawyzywał i porelował co niektóre osoby wczorajszej nocy. I pojawia się dzień dzisiejszy, gdzie wszyscy potencjalni świadkowie i osoby mogące opowiedzieć się za którąś ze stron, czyli między innymi łasy na zasięgi spijający śmietankę z każdej dramy, Artur Rybson Lol Gembicz. Już wam mówię, rzuca gdzie, karteczka. Kiedy. No a to nie, ogólnie to było tak, że był Arcane, wyszedł Arcane i potem po tym Arcane'ie była impreza w... To się jakoś nazywa, ten klub Niebo albo Piekło, ja nie pamiętam dokładnie. Ej, macie coś takiego, że jak patrzycie na streamerów, nie mówię tu o Rybsonie, bo akurat Rybson mi się taki nie wydaje, ale że jak patrzycie na przeciętnego streamera, to macie wrażenie, że on śmierdzi? A kurwa na niego patrzysz, mówisz kurwa jak chują kurwi mielonką, nie? Takim skurwysyńskim kurwa... jedzeniem dla psa. I była impreza internaziomali, ja tam ogarniałem trochę. Niebo? Może niebo albo piekło, ja już nie pamiętam. Także whatever, nie? I tam była impreza internaziomali z okazji tego właśnie Arcana, jakaś tam tematyczna. I ja pamiętam, że dzień przed strasznie zachlałem pałę z Deflesem. Ale wiem, że odbyła się rozmowa, mamona, Demonza z Cinkrofem na temat wykorzystywania mamona, to potwierdzam, ale jak ona miała przebieg i jak ona brzmiała, nie mam bladego pojęcia, nie pamiętam. Dla mnie Demon jest spoko, nie? Po czystej stronie był współczowcu i powiedz wprost. No tak jakby, no ja... Tak jakby, wydaje mi się, że to każdy wie i każdy mądry człowiek, który widzi tak jakby, że jak jest trochę gorzej od Cinkrofa, to zawsze jest protokół mamon odpalany, to jest fakt, tak jakby... To jest totalnie zrozumiałe. Ja też mam swojego niepełnosprawnego, którego lubię wykorzystywać, więc ja nie widzę w tym nic złego. Czy faktycznie Cinkrof mówił coś do mamona o demonzie? Nie mam bladego pojęcia. Co ty kurwa mówisz? Więc tutaj tak nie jest w stanie się powiedzieć. Rybson potwierdził, że to co mówił Amrach to nie jedynie pijackie wymysły, a fakty autentyczne, jednak Gembicz nie sięga tak głęboko pamięcią wstecz, więc nie potwierdził w pełni wersji Demonza. Dlatego w końcu musimy odsłuchać drugiej strony, czyli Cinkrofa, oskarżonego o bycie najbardziej fałszywskim wykorzystywaczem na całej platformie, jednak chronologicznie, zanim Cinkrof odpowiedział bezpośrednio Demonzowi i wyjaśnił dramę, to pojawił się na streamie Olka, który sam odnosił się do dramy o wykorzystywanie. Nie wiem, tak jakby jakiś menel z pod żabki nagrał filmik na mnie, jaki to jest, ten śmaki owaki, no. Ja pierdolę, kurwa, serio, stary? No kurwa.
kurwa, no ja pierdolę, no to jest jakbym odpalił jakiegoś streama i powiedział, co ten gruba spierdoli, no kurwa, no jakby, no nie można tak mówić. Tylko by z wyrobioną opinię na jego temat. On jest tu pijany, czy on tak mówi po prostu, bo nie wiem, bo może coś źle mówię. Gerber oszalał. Gerber jednak nie dawał sobie rady z odpowiedzią, a co dopiero ze zrozumieniem dramy. Na Discorda więc przyszedł jego ojciec Overpoł wraz z Bartkiem Szachistą, którzy byli oskarżani o wykorzystywanie Bruce'a, co miało spory wpływ na ogólną dramę o wykorzystywaniu niepełnosprawnych i rozpoczęło najprawdziwszą debatę i podsumowanie całej wypowiedzi Demonza. I wbił też on, osoba, o którą poszła cała drama, Chin Crofwest, który nie wytrzymał i zanim odpowiedział Demonzowi na swoim streamie, zaczął dyskusję, w której nie szczędził słów o wszystkich dookoła. Był jak osaczony przez neandertalczyków, atakowany z każdej strony mamut. Trochę gubił się w wypowiedziach, bo tam działały instynkty. A zaczął od przesłuchania Xena, który powiedział wcześniej, że Demonz reluje o Brusie, o Werze, Cinkrofie i nim samym. Nie obwiniam ciebie oj, ani jak boli, oj, jak boli, nie jak boli. Ja jestem totalnie oj, jak boli, oj, jak boli, oj, jak boli. Oj, jak boli, oj, jak no. boli. Mi się wydaje, inaczej, że... Inaczej to Bruce tam nie był głównym tematem, tylko... Zawsze u Overa cisnęli Bruce'a, czy nie? No to przekaż Demonzowi. A teraz zaczyna to zrobić bardziej. Ale trzeba było przekazywać, stary, ja no. Ja próbowałem gadać, ale on nie chce mnie słuchać. Moderacja Demonza ciągle mnie banowała. Nie mogłem mu ani dać rajda, ani napisać nic na czacie. Przed chwilą pokazałem, że już nawet na PW kiedyś do niego pisałem, żeby mnie odbanował. No i tyle. A on jest o mnie ja w sumie, zły. Ja w sumie, że... Nie, no, w sensie z tym Bruce'a tego nie było, to fakt, to już, no, od kiedy szoty z Bruce'em poszły trochę bardziej viral, ale to jakby zawsze było ciśnięcie Bruce'a u Overa. Jakby się zapytać Bartka, czy mógłby mnie odmutować, bo ostatnio wypowiedziałem się w pewien sposób na temat jego związku i chyba mu się to nie spodobało podczas minigolfa. A wydaje mi się, że warto to przedyskutować, jeżeli tutaj jakieś oszczerstwa z jego strony. No to idźcie sobie przedyskutować na privie, no wszystko no, ale... to wiemy, jak chcemy wyciągać. To jest w internecie, że wszystko trzeba... Słuchaj, ale to nie chodzi o to. Jeżeli koleś do mnie mówi, jeżeli mówi o mnie i ewidentnie powiadając się ja, co mówił o Demonza, mówi, że dużo zrelował, nawiązując do mojej osoby, bo z tego, co słyszałem, to przez 3 godziny Demons na pierdolenie, no to chyba trzeba powiedzieć o tym publicznie, czy nie? Ja pierdolę. Na początku, ale słyszałem... O co chodzi o tą dziewczyną? O co chodzi o tą dziewczyną? Co powiedział o Oli? Jak da mnie dolewanie Oli do ognia... Ale słuchaj, wystarczy napisać na PW. Ja nie jestem osobą, która zaczęła to wszystko. Widziałem wczoraj jakiegoś shota wypowiedzi Bartosza, w sensie Xena, na mój temat. W sensie tak mi się wydaje, że to... Ja nie wiem, o co chodziło z tą... Bo Demons w zasadzie mówił głównie o mnie. Więc no słuchaj, no, jeżeli zrelował mnie, to chciałbym się dowiedzieć od ciebie, w jaki sposób zrelował, bo nie napisałeś mi tego na PW. Od początku chciałeś też, że tak powiem, uczestniczyć w tym wszystkim, więc czekam. Od samego początku jesteś kurczywcem, no i to jest fakt. Okej, okay, ale powiedz dlaczego, bo to już słyszałem jakby od Demonza, więc to są jakby takie, wiesz, stary, populistyczne gadki. Stary, no ja mam wrażenie, to nie jest populistyczna gadka, się po prostu... Ale nie wrażenie, jakie konkretne sytuacje, bo... Chciałbym, żebyś powiedział konkrety, bo ty zawsze Kubon, mówisz tak... Kubon, wbij na decek, Kubon! Nie wypaść źle, że to Cingo mówi populistyczne rzeczy akurat. Ale chciałbym konkretnie sytuacje, co zrobiłem w stosunku do ciebie źle. Słuchaj, już budujesz tezę, która jest populistyczna, mówiąc, że zawsze tak mówię, a to właśnie jest nieprawda, bo zawsze idę z innym nurtem. To prawda, zgadzam się akurat. Nie. Bo ty zawsze idziesz tam, gdzie, że tak powiem, jest więcej ludzi. Ty nie masz swojej opinii. No i co, nie widać, ty nie masz, ty kreujesz opinię dopiero no w dobrze, momencie, no to kiedy uwaga, się uważam, wypowiedzą. Że Cinkrof jest i to jest teraz popularna opinia, jestem populistą. Czemu wszyscy kurwa Kubusia wyzywają? Serio, Cinkrof jest kurwą? Ja bym tak nigdy o Kubusiu nie powiedział. Zawsze go szanowałem i on zawsze też mnie szanował. No chyba poza tym, jak spierdolił kiedyś przed finałem PLE kurwa do Hiszpanii, do Movistar Riders. A siedzieliśmy razem w gaming house i murunki ustawiałem. Nie, mi się wydaje, że Cinkrof jest populistą akurat. Ale dlaczego? To ty jesteś populistą, no. Stary. Wchodzisz tam, gdzie jest zasięg. Jesteś przydupasem aktualnie Xaja. Starasz się tak naprawdę wbić w to, w ten mainstream poprzez chociażby bycie populistą. I mi to zarzucasz naprawdę, gdzie całe życie byłem jebany za to, że komuś się nie podporządkował. Wszyscy na czacie w tamtym momencie wydali już werdykt i pisali nieprzychylne wiadomości o Cinkrofie, serowali go i robili z niego nowego Disa, Rybson Xen i każdy inny twierdził, że to Cinkrof jest populistą. Atakowany przez Xena nagle zmienił temat na kompleks Xaja.
Czy nie jesteś czasami osobą, która, że tak powiem, od początku chciała zaistnieć w community Xayo, ale niestety okazało się, że... Kto nie chciał, pasujesz, że tak powiem, do tego community? Czy ty czasami kto nie chciał? Od kompleksu Xayo, gdzie mówiłeś mi, że w sumie to ty nie rozumiesz, dlaczego Xayo jest tak popularny, że jest kurwa nudny? Nie. Na pewno tego nie mówiłeś. Na początku, jak się spotkaliśmy w Warszawie, jesteś przekonany, Bartuś. Jak miałeś jeszcze tak ze 100 widzów, z Lewusikiem cię leciutko wybijaliśmy. Gdzie ja miałem 200, ale no załóżmy, że było to wybijanie. Jesteś przekonany. Stary, jestem przekonany i szczerze, znowu to robisz. I totalnie tego nie rozumiem, bo nigdy nie byłem w internecie przed moim streamingiem. Ale nie Bartek, rozumiałem to, że nie byłeś w internecie, to nie znaczy, że nie oglądałeś twórców. No już nie udawaj, że... Ale no nie oglądałem, chyba wszedłem na co do ale to właśnie, jesteś ty. Ale to właśnie jesteś cały ty. Ty całe życie mam wrażenie, że udajesz, że tego nie znasz, to tamto, to nie słyszałem, tego nie oglądałem. Tak, stary, miejsce weź się obudź. Ej, to by się nie mieści w głowie, że ktoś może nie żyć w internecie, naprawdę. Nie, to są twoje słowa, które mówiłeś do mnie, pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy. Tak, o? Przykro mi to mówić, ale to jest po prostu nieprawda, stary. No i takie właśnie słowo przeciwko słowu, nie wiadomo komu... A X-em kiedyś z Synkrofem się lubili, tak? Ale się nie lubią od jakiegoś czasu. Ja niestety, kurwa, nie znam tych, bo mnie nikt nie lubi z tych streamerów. Bo jakby trzeba było, to ja bym, kurwa, każdego oplił, nie? Poza Kubusiem, bo Kubusia lubię. Kubusia zawsze lubiłem i zawsze będę lubił. A te kurwy twitchowe wszystkie, które wyzywają mi Kubusia, to jakieś kurwy jebane są. Spiszcie tych wszystkich streamerów, co nie lubią Cinkrofa i kurwa wale ich na pizdę i tyle i się skończyło. Wierzyć, każdy pamięta jak... Chipson cię lubi? Ja Chipsona też lubię. A jak Rybson się nie lubi z Cinkrofem, a z racji tego, że ich lubię, to muszą walić solówę, kogo lubię bardziej. Kto przegra, tego lubię bardziej, no bo ja akurat, kurwa, wiesz, moi koledzy muszą przegrywać. Są zasady, kurwa, koleżeństwa. Jak Xen, no jak był w piku swojej kariery, nazywany był krecikiem Xen? Jak Xayo. Xen to jest kurwa zwykły spell. Xena jakbym tutaj miał przed sobą, to bym go kurwa liściem zgasił, ty. Jedyny debiut jaki by miał, to kurwa zadebiutowałby na mojej posadce, kurwa, w domu. By mu się kurwa zapomniało, jak się pionek kurwa rusza w szachach. Używał podobnego slangu. Być może całkiem możliwe, że Bartosz miał kompleks Xaya i ten był jego idolem, ale to jest nieważne w tej dramie. Cinkro... Xen lubimy? A! Faktycznie lubimy, bo graliśmy w Metina. Dobra, Bartka lubimy, kurwa. To tamtych, kurwa, frajerów nie lubimy, jebanych. Bartek spoko morda. Ninją grał Dadgerem. Prof atakował już po prostu innych, odbiegając od tematu. Pogryźli się o jakiegoś powerbanka i tak dalej, więc po prostu po tych kilku irrelevant kłótniach szacharz na spokojnie wyjaśnił Cinkrofa. Przede mnie plecak. Kilka dni później unfollowujesz mnie na socjalach. Nie ma tej relacji, kontaktu i ze mnie... streamie, bo zawsze rośniesz w piórka, kiedy troszeczkę ci wraca widok. Prawda, ja prawda, rozumiem, prawda, jest to stary prawda, kiedy mamy prawda, widzów, to prawda, energii, jak Ciro ma więcej widzów, to mu tak od... To prawda. Xayo w moim odczuciu. Jedziesz po wszystkim, jedziesz Rybsona. Dobra, idę zobaczyć, czy zabrał mi followa. Nie, no jest tutaj, kurwa, kulturalny, sympatyczny tutaj Cinkrof. Dam mu lajka pod zdjęciem. Zasłużył. Stary, jedziesz Kubona, mówiąc, co? Śmiałeś się, dziękuję za 60 i pałka pałę za piąty. I to takie lekkie szpileczki, to wcipnij. Dobra, rozrysuję wam to w pańcie. Dobra, ogólnie jest tak. Tu powiedzmy, że jest Cinkrof, tu jest XN. A tu jestem ja, bo jestem, kurwa, ja mam największego kudasa, kurwa, w internecie, nie? Możecie być moimi piłkami, kurwa, do widzenia. Po czym jest 500 widzów i siedzisz, kurwa, mi to z miną zbitego psa. No mi też nie ma, się tak nie podobało, nie? Jak na przykład, no, najechałeś okay. Na Lewusa. I to jest fakt, nie opinia. Dobra, i dlatego odciąłem się zupełnie. Nie aha, mogę... zapomniałem, kurwa, że Cinkrof Smajta spierdolił w finale, kurwa, mistrzów Polski na IHG. Kurwa! No i musiałeś mi przypomnieć, już go nienawidzę na nowo. Nic negatywnego na twój temat. Nie wiedziałem, że się nie lubimy, no po prostu to ty się odciąłeś dając unfollow, bo tak było. Bartuś, różnica między nami jest taka, że ja mówię otwarcie, jak nie śledzisz moich transmisji. Na każdej transmisji mówię to samo praktycznie. Pierdolę głupoty, mówię to, co uważam, mówię to, co ślina mi przyniesie na język. Mówię pierwszą myśl, którą mam w głowie. Tylko... Ale ja jestem populistą, no wiemy. Nie, Bartek, tylko problem jest taki, że ty
jakby nadal nie mówisz konkretów. Jakby no jak ja zamieniłem w tej relacji z sobą. My nawet niczego nie zbudowaliśmy. No ale powiedziałem ci. Powiedział. De facto relacji nie było. Faktycznie poszedł Skyrocket u mnie wtedy. I w tym 2021 z nikim nie budowałem relacji. No dobra, i uważasz, że, i uważasz, że kiedy wybili ci widzowie, to ty zachowywałeś się w porządku, tak? W stosunku nie. do mnie i do innych osób. Znaczy inaczej. My kiedy pisałem do ciebie, leciutko ignorowałeś, nie chciałeś, że tak powiem, gadać ze mną, bo ciągle byłeś zabiegany, zarobiony, rozumiem. Czy ja wtedy ci wchodziłem w dupę, pytałem się o hosty, pytałem się, czy zrajdujesz mnie? What? I właśnie to jest to, stary, że to było 3 lata temu i mówisz, no. że nie wchodziłeś w dupę. Tak, nie powiem, że kiedykolwiek wchodziłeś w dupę, no. ale relacji nie było. W żadnym wypadku wchodzić z tobą w interakcję, bo widziałem, że mnie wyzywasz i widziałem, że nie pisałeś do mnie. Mówisz, że zawsze kawa na ławę, dlaczego ja nie napisałem priv? Słuchaj, widzę, że ktoś zachowuje się wobec mnie nie fair. Za stary, naprawdę za stary. Na to, żeby się jak się tego unfollowa? Nie wiem. Ja wiem. Bo to jest dla mnie trochę z jednej strony mówisz, że właśnie nie śledzisz, a z drugiej strony masz przypierdolkę o follow. To jest, dla ciebie serio follow tak dużo znaczy. Nie, to znaczy, że ty no musisz celowo to zrobić, przeszukujmy się. Nie, stary, ty musisz żyć moim światem, ty musisz żyć moim życiem. Nie. Ej, ty masz Cinkrow dziwnie, stary, to ty mi mówisz... Ale jest coś takiego, no kurwa, no to jest, wiesz, jakby mi, nie wiem, teraz, nie wiem, jakiś kolega zabrał followa, no to takie kurwa dziwne trochę, nie? Mówię, co ty odpierdalasz? Pamiętam, jak mi Freeze, kurwa, zabrał followa i zrobiłem dramę na cały internet. Bo to ryje czaszkę, stary. Że ja cię odfollowowałem na jakiejś platformie. Owszem, bo to jest w naszej pracy. W tym momencie na tym... No oddał, kurwa, stary, ty nie miał wyboru, no. Teraz followuję cię od początku na Twitterze. Nie dałem ci żadnego unfollowa. Jedyna platforma, na której mógłbym ci dać unfollowa, to Instagram. No i po tej lekkiej odklejce zestresowany Cinkrow przeszedł w końcu do tematu, czyli zarzucanego im wszystkim wykorzystywania innych dla zasięgów i fałszywości. Prawda jest taka, że ktoś się wybija na niepełnosprawnych, ty również to robisz, w sensie mam na myśli tutaj... Każdy ktoś niepełnosprawnego na to wychodzi. Masz leciutkie kompleksy, że wtedy nie wyszło, że spierdolę sobie tą karierę i tyle. Każdy ma niepełnosprawnego. Gigarelujesz, bracie, nie? Ja ci życzę jak najlepiej. Napiszę serduszko do cypka. Bartek się zachowuje tak jak Boxdel, że gdzie teraz są zasięgi, liczby, to tam leci, a resztę ludzi omija. A bym się z tym faktem nie zgodził, jak mam być szczery. Pamiętam też, jak z Bartkiem graliśmy w szachy, gdzie miałem 200 widzów, to robił ze mną content, nie? To? Nawet w gorszych momentach. Cinkrow potem pokrótce wyjaśnił Gerberka, żeby ten się nie wtrącał, że to nie ma znaczenia, ile widzów ma osoba wykorzystywana, tylko ile widzów ma ten duży streamer, który z niej czerpie, czyli na przykład Xayo i Luki Maja, 5000 widzów więcej, jak jest u nich bagieta, albo Rybson ma rekordowe odcinki na YouTubie, jak ma Cypka na odcinku, jednak Bagietson i Cypek sami kręcą małe liczby. Wtedy Cinkrow zrelował i w końcu na ten temat wypowiedział się doświadczony dinozaur twitchowy Remigiusz Overpole Push. Oczywiście, tak samo było ze mną i z Mamonem, czy nie wiem, czy z jakimiś innymi osobami, z którym grało się duo. No dobra, ale czy to jest... Więc zawsze okay, tak to wygląda, teraz, tylko nie rozumiem. Ale nie ma znaczenia, jak to zbieramy. No ale dobra, ale o co chodzi, kurwa, że oni wykorzystują, kurwa, tych przeciętnie inteligentnych, tych, kurwa, spontanicznych, że tak powiem, czy o co tu chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi. Ważne jest to, że wy, jako dwójka osób... No się bawicie. ...idziecie cały czas do przodu, mimo że mamy wpływ hejterów. Zgadzam się. Albo mają w IQ, albo... Mikrofonie dzisiaj? Ale szczerze, ja wiem, że wy pewnie nie lubicie, nie? Nitrozyniaka, ale ja uważam, że to jest... Ale czemu, kurwa, budujesz taką narrację? Jedna z niewielu osób, która jest serio w porządku. Tak, Kubuś jest najlepszy! Tak prywatnie. Ja go tak kocham, pomimo tego, że tego Smite'a spierdolił. Ja go tak kocham! Kurwa, to jest tak w porządku, serio. Z Pasutem też było nim cicho, a potem... Ale ja wiem, okej, on publicznie jest... Może zjebem, ale serio... No ty też jesteś, kurwa, mnie pan. Naucz się grać. Bo lubimy go oglądać, bo cały czas wchodzą z nowym kontem, gdzie jest kontent. Zgadza się. A tam będzie mi głupoty mówił. Zgadza się. Nie ma lajka. Nie ma lajka, kurwa, od dwójka. Zabawa, gra, akcja, każdy ma jakąś rolę do odegrania. I żeby zmienić swoją rolę, trzeba na tym popracować. Bruce nigdy
paroli nie wyjdzie. To jest po prostu... Jebany populista, bo na Twitchu tam parę osób napisało mleko zyniak i on mówi, no dobra, no to jest zjebem jednak, no. Tylko tyle powiem, przypierdalają się do ksywy pseudorapery. Za głupi, uznajmy to. Nie chce się zmienić, tak sam powiedział wielokrotnie, nie chce iść do psychologa, bo się boi, że on zmieni swoją osobę i przez to przestanie mieć widzów. I kumasz to. I być może mamą też... Oj, w taki sposób to zrobić. Ty też się... Pisali, że mnie lubią? O, kochani widzowie z Twitcha, też was kocham, serduszko dla was. Pozdro, chłopaki. No streamować tak, to dla mnie, synchro, tak, dlatego pójdziesz tak, do Xayo, pójdziesz do każdego innego i każdy się będzie trzymał większych kolegów tylko po to, żeby zrobić jakiekolwiek zasięgi. A my o tym, jak to jest złe. To nie jest złe, to jest naturalne, normalne. Każdy z nas nie lubi TikToka, każdy z nas TikToki wstawia. Po tych pięknych słowach Overa Xen chciał przejść do podsumowania. A to ma rację akurat. Ale Cinkrow chciał mu... Tak, to jest coś takiego, kurwa. Wszyscy mówią, widzowie, zjebę z TikToka, hehehe. No to jakby to po co wrzucacie tam szoty? No jest coś takiego. Powiem tak, aktualne zgody. Zgody mamy z Rybsonem, z Xenem, z Cinkrowem, a wreszcie mamy wyjebane, nie? Jeszcze dopiec i rozmowa zeszła na legendę Xayo. No to wszystko jest jasne, no ja podtrzymuję no to samo statement Demonza. Jesteś, chodzi dupą, dla zasięgu zrobisz wiele rzeczy. I dzięki tobie, ten frajer, bo mam duże. Zauważyłem również, że nie tylko ja mam takie zdanie i Twitch też cieszy się weryfikuje w tej kwestii, po prostu. Słuchaj, no cieszy mnie to, że wasza zamknięta grupa ma takie zdanie. To nie jest kwestia zamkniętej grupy, bo zobaczysz, że odbije się to też na innych grupach, to widać. Śmiałeś się z Rybsona, że wchodzi w dupę Xayo. Musiałbyś zerknąć z boku, co ty robisz i jak to wygląda. Ja rozumiem. Okay. Uważasz, że w tym momencie wchodzę w dupę Xayo, tak? Ale Kuba, jest grupę. Mi to obojętne. No to jak ty jest obojętne, to twoje ruchy. To wyciągasz? To skoro to wyciągasz, to nie bo to są fakty. Obojętne. Bo to są fakty, więc tylko ci o tym mówię. To ty żyjesz w przekonaniu, że ja chciałem przymilić się Xayo. Nie, bo uważam, że Xayo jest nudny, ale rozumiem, dlaczego jest oglądany. I to jest ta nasza zasadnicza różnica. Bo jest tam bagieta. No, powiem ci, Bartek, że swego czasu żyłeś w mocnym strachu przed... Do zgód, jeszcze Kubona wpisuje. Xayo. Każdy żył! Ale każdy żył! Nie wciągaj, bo ja naprawdę... Nie, no chyba niech pierwszy ciekawie, kto się... Lewus? Nie wiem, ciężko. Dobra, w kosach mamy tak, mamy Kasik. Kogo tam jeszcze mamy? Kasik mamy tylko. I Pudziana, tak. Kasik, Pudzian. Pudzian razy 3, to ich trzech jest, Sentino i jeszcze UPC. To nie żył! Próbowałeś mnie, to chyba wystarczy. Dosłownie każdy no, żył. Teraz zmiana narracji, spoko. Nie zmiana narracji, po prostu jakby nie mamy już żadnych argumentów, to jest przekomarzanie. Ty mówisz jedno, ja mówię drugie. Nie? My z Arturem rozmawialiśmy na wiele tematów i myślę, że to jest bez sensu, ale kurwa, jeśli chodzi o... A, jeszcze zgody mamy, kurwa, z tym. Dobrze napisałeś. Jest mega zgoda z ciastkami z Milki. Publiczną, no to przecież ryba sam o tym mówi, więc tutaj... Nie, ja wychodzę, że to właśnie... No, tak jakby... Ja nie chciałem mówić o rybie, tylko wytknąć twoją hipokryzję. O tym, że... Szybko dodam. I dumle jeszcze. Do zgód idą dumle. Mi się to stało. Nie, choć szybko dodam, że tak jakby... Dla mnie to jest oczywiste, jakby kolej rzeczy, tak jakby jeżeli gość mi tyle pomaga... Dzięki niemu mam to, co mam. W sensie nie w dużej mierze, w sensie nie jakoś full, bo Kubą też dodał swoją cegiełkę, wiesz, Marcin robił mi pod górę, ale tak jakby ze względu na wdzięczność, którą po prostu mam i tak jakby to, ile on mi pomaga po prostu w prywatnym życiu, z jakimiś moimi problemami, stary, na przykład, nie wiem, na przykład rodzice się kłócą, ja przyjdę do niego, na przykład, co robić w takiej sytuacji, że się czuję, po prostu psychicznie po prostu i on mi pomaga, to po prostu jako wdzięczność po prostu, to pojadę na tą piłkę, mimo tego, że mnie boli ten ząb, proste. Właśnie, i to tak, jest to, z jednej strony cię nie boli, a to był losowy przykład, ja nie mieszkam z rodzicami, a moi rodzice mają bardzo dobrą relację. To nie boli. To po prostu chodzi o prostu taką wdzięczność po prostu, i tyle. Co o tym mówić. A więc dosłownie 20 sekund po tych słowach Rybsona Cinkrow wyszedł z Discorda i odpalił swój stream z ostatecznym statementem o wykorzystywaniu innych dla zasięgów. Gdyż Gerberek Over i XNTentacion sami się do tego przyznali i jakoś obronili, że to jest taka relacja z obopólną korzyścią, a Rybson powiedział, że... Ja bym potrzebował też kogoś do wykorzystywania. Najlepiej, ja nie wiem, czemu oni jeszcze, kurwa, nie farmią pieniędzy na tym, że wykorzystują jakąś, kurwa, wątpliwej inteligencji, kurwa, streamerkę. Że jest pieskiem Xaya z wdzięczności, no to przyszedł czas spowiedzi Cinkrofa. No jak to jest z tym Mamonem? Podszedł do mnie Demons na palarnię i pierwsze słowo, które powiedział, to czy Mamon serio jeździ na wózku? Wtedy mi się trochę zapaliła lapeczka. Dzięki, jestem na czwarty miesiąc. Ostro najebany, pewnie nie tylko najebany,
I zastanawiałem się, o co tu chodzi, bo ja wtedy szczerze bardzo lubiłem Kamilka. Nowe fakty. Uważałem go za takiego mojego, no może nie przyjaciela internetowego, no w sumie można tak powiedzieć, że przyjaciela internetowego. Myślałem, że będziemy sobie razem grać duo. Nie jeździ, widziałem, jak Robertek robił. W streamie o kobietach, o życiu. To ja sypkiem. Sprawa, graliśmy w inne giereczki, też od czasu do czasu. No i podchodzi do mnie Demons i gada jakieś strasznie dziwne od początku rzeczy na Mamona. I to wyglądało z mojej perspektywy tak, jakby on był zazdrosny, że ja się pojawiłem w świecie Kamila. I ja nie znam, że tak powiem, osoby Demonsa, czy to już, czy że tak powiem, to było już wcześniej. Jakiś widz mi podesłał jakiegoś shota z Adamcym. Że tam też coś takiego poszło, że tam była jakaś zazdrość i tak dalej. Więc nie za bardzo kumam, że tak powiem, tego lore. No ale w skrócie wyglądało to co najmniej dziwnie. Koleś do mnie podchodzi, pierwszy raz się widzimy. Ja jedyne co widzę to jego gniazdo na głowie, bo jestem ciutkę wyższy. I zaczyna mówić, że ziomek, z którym gram duo, jest kimś Leglesem. Leglesem. Chinkrow w skrócie powiedział, że Amrach kłamie i pierwsza interakcja z Demonsem, jaką miał na nieszczęsnym evencie, to rozmowa o Mamonie, w której to Amrach śmiał się z Mamona. Ponadto dwukrotny mistrz EU-Master odczuwał, iż Demons może być zazdrosny o Mamona. Więc to nawet nie jest jakiś statement z mojej strony. Ja po prostu nie wiem, co się wczoraj odpiło, więc posłuchamy dalej ten filmik. Tylko chciałem po prostu wyjaśnić tamtą, że tak powiem, imprezę, tak, w której Kamil Amrach był znowu w stanie upojenia alkoholowego. No i było to co najmniej niesmaczne, mówić takie rzeczy. Kolejne słowa przeciwko słowom padały, ale pojawił się jeden z ważniejszych faktów, którym rzucił atakowany przez wszystkich streamer. Ale no niestety muszę to wyciągnąć, bo napisał do mnie Mamon wczoraj taką wiadomość, jak robiłem pewne rzeczy IRL. Po chuj takie rzeczy pokazywać? Tutaj nie ma nic złego. Tu ogólnie chodzi o kontekst, tak? Chodzi o kontekst, żeby nawiązać odnośnie tej dramy. Tutaj nie ma nic takiego, co nie można byłoby, że tak powiem, powiedzieć na streamie. No i Mamon napisał tak, ogólnie niezłe dymy, będą widzę, ale nie zamierzam cię wyzywać, bo pogodziłem się z tobą i cię lubię, ale nie wiem, co myśleć w sumie. Ogólnie pogodziłem się z Demonsem i powiedział mi na live, co mówiłeś, mówił mi, że wie, że mi ty to powiedziałeś, ale ja powiedziałem, że dziewczyna jakaś mi coś powiedziała, jakaś rąk. Co to kurwa, co ty powiedziałem mówisz? Kilka dni, czy nie pamiętam nawet, tygodni później, myślę, że kilka dni raczej, po tej imprezie, która się odbyła. O, 21. Żeby uważał na Demonsa, bo mówi, że jest osobą niepełnosprawną i jest to dziwne. Czyli mitoman nieco podkłamał i tajemniczą dziewczynę zmyślił. Po prostu Chinkrow ser... Kto jest mitoman? ...podkonfidencił Demonsa do Mamona, że ten go wyzywał i zniszczył ich przyjaźń i do tego się sam na live'ie przyznał. Jednak Mamon chciał być z tą dwójką w dobrych relacjach i zmyślił tajemniczą osobę. Chinkrow przyznał się do konfidenctwa, bo kompletnie nie zależy mu na żadnej relacji z Demonsem, a nawet dodał, że z Mamonem w sumie też nie musi się już znać. I tak jakby w tej dramie jednak każdy ma trochę racji. Chinkrow na tamte czasy chciał być w dobrej relacji z Mamonem, którego wykorzystywał do zasięgów, więc powiedział mu, że Demons obrabia go za plecami. No i teraz czas na opinię redakcji, bo według nas każdy w tej dramie ma trochę racji i jest dużo słów przeciwko słowom. Całą prawdę znają Mamon, Chinkrow i Demons. Niemniej jednak niepotrzebnie Chinkrow tak podszedł do dramy i nawyzywał wszystkich, zachowując się jak panikarz. Każdy mógł do tego podejść luźniej i wyszłoby mniej syfu zza kulis, nie byłoby tyle spin i poruszonych tematów. W sumie Amrach też wszystkich nawyzywał, ale on to zrobił w taki sposób, że czat odebrał go za Sigmę, a Chinkrowa zserował. Trochę to nie fair, jednak Demons ma swoją własną widownię, która wszędzie za nim pójdzie, a Chinkrow trochę polega na opinii różnych community, więc Amrach może bardziej szczekać, bo mu nie zależy na tym, czy Bruce Chinkrow Ksajo, czy ktokolwiek inny będzie go lubił, bo on ma swoich widzów, których raczej z nikim innym poza może Guciem nie dzieli. Niemniej jednak Chinkrow uchylił czoła i zrobił takie oto podsumowanie. No to co, podsumowanie. Chinkrow jest serem na Twitchu. Exen, jego świat mnie nie lubi. Ksajo to legenda. Bruce mnie nie lubi. Overpo mnie nie lubi. W żadnej ekipie Xi nie jestem. Wszystkie rzeczy, które były na YouTubie mówione przez Ksajo, zostały sformatowane. No i co? Przerobione komputerowo się mówi. Tyle, nie?
Redakcja się z tym podsumowaniem nie do końca zgadza. To, że wykorzystywał Mamona, to wiedział każdy od lat. I w sumie każdemu to zwisało, więc mógł odpowiedzieć na luzie. No nie widzimy tu powodu do serowania. Niepotrzebna jednak była ta kłótnia z Xenem i Overem, bo tam się Chinkrow rozsypał i trochę sobie zniszczył imidż. Rybson też to oglądał i mówił, że Chinkrow gada kocopoły. Szczerze, drama jak każda inna. Jeden wykorzystuje Bagietę, drugi Cypka, trzeci Mamona. Każdy to wie nie od dziś, że w necie są prawdziwi kumple, czasami kumple biznesowi, a czasami fałszywcy, jeszcze innym razem typki, co wszędzie się pchają, byle utrzymać liczby, jednak jakby Chinkrow tylko pokłócił, z Demonzem to tylko jego widzowie by go nie lubili i vice versa, a tak to czat seruje Chinkrowa, którego wypowiedź o Demonzie była akurat normalna. Podsumowując, cała drama, to słowo przeciwko słowu jeden kryje drugiego, Chinkrow został odebrany jako wyciskacz soków ze słabszych lub podlizywacz większym, Amrach wyszedł na Sigmę i Relownika, a Xen i Over przyznali się do wykorzystywania Brusa, jednak ze świadomością, iż jest to obupólna korzyść, oraz przyznaniem się, że nawet Olka lubią. Jednak jeden rodzynek towarzyszył nam przez cały film i nikt go nie zauważył. Największym spijaczem zasięgów jest Artur Rybson Lol Gębicz, który kradł widzów Chinkrowowi podczas jego 5 minut podczas jego dramy. Tak samo kradł ich Brusikowi i spijał całą śmietankę. On miał 7 koła i restreamował ich dramę, a sami dramowicze nie przebili 2000. Gębicz, czerwona karteczka. Dziękujemy za donata i na Raesa. Czyli Gębicz jak zawsze kurwa dostał czerwoną kartkę. Dobra, powiem tak, sobie sprawdziłem tego Demonza i tak popatrzyłem, że jak sobie zaczynał streamować, powiem tak, chłop przez rok streamował dla 20 czy kurwa 10 osób przez rok i streamował stary po 10 godzin dziennie, nie? Za to ma u mnie szacunek. I potem już mu jakoś poszło i od tamtego czasu dużo streamuje i ogólnie jest spoko, nie? Więc no, utrzymał sobie jakiś, widzów sobie zrobił stary 5 lat temu i jest stabilny, nie? Ale za to stary, że za to, za samo zaparcie, kurwa, i streamowanie po 10 godzin dziennie, praktycznie dla martwego czatu, no bo sorry, no to tak wygląda, jak jest 10 czy 20 osób, to rozmawiasz z dwoma osobami w piku, nie? Za to szacuneczek, stary, bo można kurwicy dostać.